Witam Państwa. Nazywam się Ryszard Dziura i jestem radnym obecnej kadencji Rady Miejskiej w Wiedliczu. Zdecydowałem się również tą drogą przekazać Państwu kilka informacji i kilka faktów związanych z naszą gminą, z jej działalnością, z jej włodarzem. Wiele osób na drodze i nie tylko w różnych sytuacjach zadawało mi pytania odnośnie współpracy radnych z burmistrzem gminy i powodów takiej, a nie innej sytuacji, dlatego aby do jak najszerszego grona dotarła ta informacja, postanowiłem nakręcić kilka odcinków właśnie takiego programu, który chcę zatytułować Co w gminie piszczy, aby przybliżyć Państwu kulisy różnych wydarzeń, a tym samym, abyście Państwo z pierwszej ręki, jak to się mówi, mieli możliwość zapoznania się z faktami. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym wyjaśnić okoliczności, jak to się stało, jak do tego doszło, że radni Rady Miejskiej, którzy startowali przecież z tego samego komitetu, co pani Jolanta Urbanik, obecny burmistrz gminy Jedlicze, że taki powstał konflikt i taki rozdźwięk między członkami tej samej społeczności wywodzących się z tego samego komitetu wyborczego. Otóż okoliczności są bardzo, myślę, dla nas, przynajmniej radnych, oczywiste, o czym z pewnością Państwo nie wiedzą. Już na końcówce praktycznie kadencji, pierwszej kadencji Jolanty Urbanik, gdy jeszcze współpraca z nami przebiegała w miarę pomyślnie, doszło do takiej sytuacji, że jednemu z lokalnych przedsiębiorców, a dokładnie rzecz biorąc właścicielowi Starej Kuźni, panu Jerzemu Dudzie, kończyła się koncesja na sprzedaż alkoholu w lokalu, który prowadzi. A że pan Jerzy Duda w pewien sposób, można powiedzieć, naraził się pani burmistrz podczas kampanii w pierwszej jeszcze kadencji, to nadarzyła się okazja dla pani burmistrz, żeby podziękować w cudzysłowie panu Jerzemu za niepochlebne opinie, które wyrażał na temat kandydującej wówczas na funkcję burmistrza Jolanty Urbanik. No i otóż chciała to oczywiście zrobić naszymi rękami, rękami radnych Rady Miejskiej w Wiedliczu, przegłosowując jak gdyby nieprzedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu dla tego przedsiębiorcy. Dobrze, że pan Jerzy w odpowiedni sposób zainterweniował, nagrywając obrady komisji, w których okazało się, że pani burmistrz raczyła okłamać nas, również swoich radnych, bo przecież byliśmy z tego samego komitetu, gdzie po prostu chciała wykorzystać przepis, który już był uchylony i nieobowiązujący, a dotyczący minimalnej odległości sprzedaży w lokalach alkoholu od tak zwanych punktów użyteczności publicznej, czyli szkół, innych lokali, jak również stadionu Nafty Jedlicze. Biorąc pod uwagę, że Stara Kuźnia jest w bezpośredniej, można powiedzieć, odległości od bramy wejściowej do tego stadionu, to chciała po prostu, abyśmy jak radni tej koncesji nie przedłużyli. No przepis, jak się okazało, był już uchylony i nieaktualny i nieobowiązujący. Niemniej jednak w ten sposób pani burmistrz myślała zemścić się niejako na panu Jerzym. Gdyśmy się o tym dowiedzieli, po prostu odmówiliśmy pani burmistrz wykonania tego polecenia i to stało się kością niezgody, którą nam pani burmistrz pamięta do dnia dzisiejszego. To była taka chwila przełomowa, w której pani burmistrz przestała nas szanować jako radnych, szczególnie radnych ze swojego otoczenia i to się stało kością niezgody i daleko idącym, jak się później okazało, konfliktem między nami a panią burmistrz.
Zaznaczę, że pani burmistrz cechuje się no niestety bardzo twardym charakterem, jest bardzo pamiętliwa i mściwa i z pewnością, jeżeli ktokolwiek jej w czymkolwiek zaszkodzi, to ona w odpowiednim momencie i w odpowiedni sposób się zrewanżuje. Dodać należy, że nie chciała pani burmistrz jakiegokolwiek porozumienia, jakiejkolwiek zgody i ten konflikt, można powiedzieć, trwa do dnia dzisiejszego, a kolejna kadencja, czyli kolejne wybory, mimo że poszła pani burmistrz z naszego komitetu, to już po prostu ten rozdźwięk między nami się tylko pogłębiał, a gdy uzyskała reelekcję, czyli wygrała w wyborach i została burmistrzem na drugą kadencję, wówczas stwierdziła, że rada nie jest już jej do niczego potrzebna i będzie rządzić jednoosobowo, co niestety, no, trzeba przyznać, że trwa do dnia dzisiejszego. Tyle w dzisiejszym odcinku. Następne już niebawem.